Znowu wydawnictwo Dwie Siostry. To są takie właśnie mini pop-upy. Spójrzcie, widziałam je i nawet Wam pokazywałam, jak byłam w październiku na targach w Krakowie, na targach książkowych, ale teraz mogę Wam je też pokazać, że tak powiem, z bliska. No i takie pop-upy to są książki, które warto pokazywać filmowo, bo zdjęcia nie oddają ich uroku. One mają takie strony, ja bym powiedziała, takie szorstkie, takie bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Wszystko oczywiście jest, jak to się mówi, nie kartonowe, no kartonowe, może nie tak twarde jak takie typowe, ale jest to dosyć twarde. No i nasza Sówka tutaj zasypia, jaki wzięłam tytuł. Co porabiasz? No właśnie. Co porabiasz, Sówko? Powoli się budzę. Co porabiasz, Kokoszko? Czekam na kogoś. I tutaj mamy strzałki. Podnosimy i kombinujemy, na kogo Kokoszka czeka. I tak zwierzątko po zwierzątku sobie zaglądamy i się bawimy i wszystkim można tutaj ruszać. Co porabiasz, Dzięciole? Stuk pukam. I Dzięcioł nam to stuk puka. Fajnie też zwracać uwagę dzieci, jak będziecie czytać, na strzałkę, żeby pokazywać dzieciom, wyjaśniać, że to jest strzałka, ciągniemy w tę stronę. Nie trzeba jakoś koniecznie mówić lewo, prawo, jeśli to czytacie, nie wiem, z roczniakami czy dwulatkami, a jeśli ze starszymi, to jak najbardziej, ale warto zwracać uwagę dzieci na to, w którą stronę pokazuje strzałka. To zależy i tutaj znowu pokażę Wam, jak to wygląda. W co się dziś ubierzesz, Gryzeldo? To zależy, na co będę miała ochotę. I tutaj zobaczcie, może być tak, a może być tak. Takie gadki albo takie gadki. A ty, Dominiku, to zależy. A już trzeba wstawać. I nasz Dominik tutaj, patrzcie, jak fajnie tak z łóżka wstaje. Chociaż wcale nie chce. I tak strona po stronie. Każdy tutaj zwierzaczek ma swoje imię, co też jest fajne. A ty, Ruziu, to zależy, czy wieje dziś wiatr. Można więc przy okazji ubierania się rozmawiać o najróżniejszych rzeczach. O pogodzie, o tym, co lubimy nosić, o tym, dlaczego na przykład jak jest deszcz, to nie warto wychodzić w bikini. I teraz jeśli chodzi o miny, co to za smutna mina? I od razu Wam pokazuję, to jest jedno z moich ulubionych, bo tutaj mama daje buziaka. Zobaczcie, takie nasze, takie właśnie buziaki, które dzieci bardzo lubią przesyłać. Tutaj mamie się rusza nos i jest to jedna z ulubionych stron. Lepiej pilnuj brwi, bo odfruną. I tutaj mamy taką strzałkę, ale z takim trójkątem. I to, co jest fajne, akurat w tym tytule, to ja Was bardzo zachęcam do tego, że oprócz tego manipulowania, bo to jest ogólnie frajda, zachęcajcie dzieci do tego, żeby te miny powtarzały. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że dwulatkowi ciężko będzie ruszać brwiami, ale zachęcajcie, żeby dzieci próbowały. Mamy tutaj też foch, normalnie foch, można rozmawiać o emocjach, zobaczcie. Co to zrobić, jak się ma zły humor i jak się ma taką kiepską minę? No masa tu jest rzeczy, z którymi można, że tak powiem, pracować, bo dziecko faktycznie ma focha, tudzież jest smutne, zdenerwowane, jakieś tam, to możecie wskazywać palcem, że tak, teraz mam taką minę, a jak dziecku minie i już będzie zadowolone, to jasne, że może Wam to pokazać. To jest naprawdę fajne ćwiczenie i takie przygotowanie do rozmawiania o emocjach. Głowa do góry tutaj też jest takie, wiecie, językowe też zabawy i tam ta głowa do góry się przesunie. No i jak zasypia szczelina, dobranoc. I tutaj mamy różne zwierzaki, które po prostu sobie śpią i my możemy tutaj manipulować i się zachwycać, jak one sobie słodko śpią. Mamy tutaj szczeniaczka, tak go kołyszemy do snu bardziej. Ale pokażę Wam jeszcze, co mamy. Normalnie nietoperze też są bardzo fajne, bo one z kolei tutaj tak, wiecie, zakrywają się i śpią. No jest fajna zabawa, nie można się od tego oderwać.